przez świętego Pawła Apostoła tymi słowami. Czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czynicie. Spożywanie posiłku jest również czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu, a na największe święto zmartwychwstania święcimy także pokarmę. Kiedy zakończy się święty post paschalny i spotkamy Chrystusa zmartwychwstałego we mszy świętej wielkanocnej, powrócimy z radością do naszych domów i z Chrystusem zasiądziemy do wspólnego świątecznego stołu.